Zebrałem na kamerkach 9 kobiet i 9 facetów. Obie drużyny zawalczą ze sobą w serii szalonych konkurencji. Po każdej rundzie przegrana drużyna będzie tracić graczy. Ostatnia ekipa na placu bojów wygrywa 500 zł. Zaczniemy od papierkami nożyce, ale 9 na 9 gramy, aż zostanie ostatnia osoba. O kurde, ale ja chyba jestem słaba. Faceci chcieli podejść do tematu strategicznie. Najczęściej ludzi daje kamień, nie? Więc jak on pomyślą, że my damy kamień, to on dał papier, wtedy my możemy dać nożyczki. To nie, czy one wiedzą. Powiem, to jest losowość. Nie, to jest psychologia. O czym wy gadacie? W pierwszej rundzie każdy numerek walczył ze swoim odpowiednikiem w drużynie przeciwnej. Jedenka z jedynką, dwójka z dwójką i tak dalej. Kto przegrał, odpadał. Słuchajcie, dobre wieści. W pierwszej rundzie przegrałyście tylko jeden duel. Co jest? Jako, że dziewczyny wygrały trzy duele więcej, w drugiej rundzie miała grać tylko pierwsza piątka. 7, 8, 9 zostawimy was w zapasie. Jeśli przegra reszta, dziewczyny mają jeszcze trzy szanse. Teraz druga runda. Zrobicie comeback na spokojnie. Słuchajcie, zostali w grze 3, 4, 5 i 6. Wow. Yes. Ale dziewczyn jeszcze jest 6. A. Także musicie dwa pojedynki nadrobić. W kolejnych trzech rundach faceci powoli odrabiali straty. Aż w końcu na placu boju zostały tylko dwie dziewczyny i jeden chłopak. Słuchajcie, w grze została tylko piątka. O ja cię król. No stary, nie ma co się zastanawiać. Słuchajcie, nożyczki i papier dwa razy mi wygrały. Dobra, czyli nożyczki, tak? Tak. No to zobaczmy, co wybrały dziewczyny. Kamień! Nie, kurde! Tę rundę przegrali chłopacy, także będą musieli pozbyć się jednego z graczy. Ktoś musi odpaść. Dostaniecie dwie minuty na dyskusję, a potem będziemy głosować anonimowo. Ja byłem w półfinale, Pioteczka był w finale, więc no, chyba samo mówi za siebie, tak? Kogo to tak słabo słychać? No właśnie. No, to nie jest nic osobistego, to jest po prostu dla lepszego kontentu. Dziękuję, że myślicie o mnie. Wybacz dwójeczko, ale no... Nie, to ja na siebie. W takim razie żegnamy się z dwójką. Czego? Teraz no. Proszę Państwa, zaraz wracamy do odcinka, ale najpierw reklama. Surfshark. To jest taki VPN, czyli wirtualna sieć prywatna. Pozwala Ci w prosty sposób zmienić swój adres IP. To znaczy, że jednym kliknięciem możesz zmienić swoją wirtualną lokalizację. Najbardziej Ci to przydaje, kiedy nie masz czego oglądać, bo na przykład wszystko, co jest dostępne w Polsce, już widziałeś. Zobaczmy to na przykładzie. Wchodzimy na Netflixa i wpisujemy One Piece. Oprócz kilku odcinków serialu Live Action mamy 4 odcinki anime. Wow. Ale se pooglądamy. A teraz odpalamy Surfsharka i zmieniamy naszą lokalizację na przykład Stany Zjednoczone. Pyk! Oprócz 9 pełnometrażowych filmów mamy 21 sezonów anime. Wszystko prosto z Netflixa bez wchodzenia na jakieś podejrzane strony. Jak chcemy wrócić do polskiego, to po prostu się rozłączamy. Gotowe. Ale Surfshark to nie tylko rozrywka. Dzięki niemu będziecie mogli śmigać po necie w pełni anonimowo. Nikt nie będzie was trakował i wciskał w gardło jakichś personalizowanych reklam. Nawet jeśli będziecie na publicznej sieci Wi-Fi, z Surfsharkiem możecie śmiało logować się na swoje usługi bankowe, korzystać ze swoich kont czy robić zakupy. I co najlepsze, możecie wybierać, które aplikacje mają omijać VPN-a. Słuchajcie, z moim kodem HODO dostaniecie 3 dodatkowe miesiące Surfsharka za darmo. Surfshark daje wam 30 dni gwarancji zwrotu kosztu. Także możecie sobie go przetestować, sprawdzić, czy to coś dla was, bez żadnych konsekwencji. Także ten, klikajcie w mi opisie, pamiętajcie o kodzie HODO. A teraz wracamy do filmu. Obie grupy przygotowały dla nas konkurencje, w których są pewni, że pokonają przeciwników. Ale nie wiedzą o nich wszystkiego. Dziewczyny jako pierwsze swoje wyzwanie przygotowały gotowanie. No jak gotowanie, człowiek? Gotowanie. W tej rundzie chłopaki wybiorą po jednym graczu z każdej drużyny. Zobaczymy wnętrza ich lodówek, a potem przeciwnicy wybiorą trzy produkty, z których gracze wykonają danie. Najlepszy obiad wygrywa i w razie czego ja będę sędzią. A i ważna rzecz, w tej rundzie przegrani pozbędą się dwóch graczy. Ja powiem szczerze, ja nie mam rąk do gotowania. Ja typowo nie wiem, co ja mam w lodówce. Ja mogę gotować, chłopaki. No dobra, to od was jedynka pewnie, tak? A co masz w lodówce? Bardzo dużo rzeczy. Pamiętaj o ważnej rzeczy. Udekorowanie jest ważne. Pamiętajcie, że nie będę mógł ocenić smaku, więc głównie na wyglądzie się skupcie. Chłopaki wybrali, że gotować będzie dziewiątka. Dobra, dobra. Zrób mi zdjęcie swojej lodówki. Wsadź najwięcej rzeczy do lodówki, jakiś dobry taki, który im rzucą się w oczy. Wsadź chleb, to słaby ser i ketchup do lodówki. Proszę, wybierzcie trzy produkty, to jest lodówka Deku. Ja myślę, żeby wziąć tą sałatę, czy to kapusta jest, wziąć właśnie mleko albo jajko i tam jest groszek na górze. No. Inaczej, mamy mleko, mamy cytrynę i mamy groszek. Ej, mleko z ketchupem? Mleko, ketchup, groszek, to wydaje mi się, że wygrało, no. Mleko, ketchup, groszek? Tak. Tak, tak. Ja zaraz włączę stoper. Eris, będziesz miała 15 minut, żeby coś ugotować. Ale mam dla ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Jestem szczodry, więc możesz sobie dodać jeden produkt wybrany przez siebie. To czas start, let's go. Ale co ja ma? Co ja ma? Aha, sorry. Chłopaki wybrali z lodówki dziewiątki trzy składniki. Dżem, pasata, ketchup. Powodzenia. Ja...
Dasz radę, Eris. Siemaneczko, mam decyzję od dziewczyn. Twoje produkty to mleko, ketchup i groszek. Możesz sobie tam dodać jeden dowolny wybrany przez siebie produkt. Masz 15 minut, leć gotować. Pizzę bierz. Ej, bez kitu, weź mleko, ja biorę pizzę, walę mleko do kubka jako pizzę, daję groszek. Ej, no. Ale masz 15 minut, czas leci, nie? Ej, tam jest typak, tam jest typak. Fortnite gracie? My teraz wygramy całą konkurencję jako drużyna, to jeszcze sobie zje pizzę, dobrą. To jest życie. Nie, jeszcze wygramy w Fortnite, nie? Siemka, jak wam idzie? Widzicie, co mi się wydaje, że Eris ma takie: hejka, witam was w mojej kuchni. Welcome, welcome, witajcie w mojej kuchni. Dzisiaj będziemy gotować coś z ketchupu. Nie mam ani pastaty, ani dżemu. Ja nie wiem, co oni widzieli w tej lodówce. I guess myśleli o tym i o tym. Zabieramy się do pracy. W międzyczasie facetci wpadli na pomysł, żeby wykorzystać mleko jako składnik sosu. Ale to najlepsze jest to, że on nie musi całego tego sosu, może taką kapkę tylko dać. No jak to zmieszał, to wygląda okej. To jest taki sos jednej wyspy, wiecie. Sos jednej wyspy, ja p***dolę. Ja ogólnie chodzę, ty to będziesz oceniał z wyglądu, nie? Tak, tak, tak. Pada, wiesz, jak my cię lubimy, co nie? Dzisiaj nie mam płci, proszę państwa. Muszę być bezstronny. Wiem, gdzie mieszkasz. Minuta została. Eris, ma Eris. 30 sekund. Czekaj, czyli jak ona nie wróci do 30 sekund, to co? Dwie osoby odpadają. Czekaj, ja zadzwonię do niej w sumie. Powiedz, co zrobiłaś, a potem to pokaż. Moim planem było zrobienie dania pięknego, może nie smacznego, ale pięknego. Ja stwierdziłam, że zrobię omlet i na nim narysuję ładne rzeczy po prostu tym ketchupem. Okazało się, że 15 minut na zrobienie omletu i narysowanie coś na nim to za mało. Dlatego wyszło to. Nie. Oleris! Dzień dobry! Słuchajcie, mam nadzieję, że macie gotowe swoje danie. Wow! No, sam piekłek. Nawet tam widzisz, rumienicę ma. Nie jest surowa. To ja wam wyślę konkurencję. Jakie lamusy, tyle czasu potrzebowały na to. Wygląda jak ja, jak zobaczyłem ich danie. Ja się cieszę, bo przynajmniej moje zdanie jest proste. Nie muszę się długo zastanawiać i rozważać wszystkich walorów wizualnych waszych dzieł. No chłopaki, wygrywacie, pizka zdecydowanie lepsza. Mówię ładna poza zwycięstwa teraz do kamerki. Tak jest, dobrze. Dziewczyny przegrały kolejny pojedynek, także muszą pozbyć się dwóch graczy. Czeka nas teraz głosowanie. Ja bym zagłosowała na Eris. Ja przepraszam, Eris, ale no po prostu. To była moja najgorsza runda, do której mogłam zostać. No słuchaj, dziewiąteczko, omlet nie pyknął, musimy się pożegnać. No i słuchajcie, druga osoba. Głosowanie na drugą osobę do odpadnięcia miało być nieco trudniejsze. Słuchajcie, zdecydowałyście, że jako drugą osobę pożegnamy piąteczkę. Dzięki, dziewczyna. Dzięki. Sorki. Zaraz przejdziemy do kolejnej rundy, ale najpierw subskrybuj ten kanał, wbij na Instagrama i na Discorda, bo tam są informacje o rekrutacjach do odcinków. Lecimy dalej. Teraz czas na rundę od chłopaków, czyli pompki. Będziecie miały minutę, żeby zrobić jak najwięcej pompek. W tej konkurencji wezmą udział dwie osoby z każdej drużyny, ale to wy wybieracie, no, które. Ja bym chciała Beza i Sagę. Tak, albo piątkę. On wydaje się, że chodzi na siłownię, a Saga nie chodzi na siłownię, Bezu też nie chodzi na siłownię. A od was kto by pompował? Ja ćwiczyłam trochę, tylko ćwiczyłam tak pół roku temu. Ja zrobię 20 sama. No to kurde, szósteczka na pewno. A mogę to zrobić. 6 i 4 w takim razie? Tak. 3, 4, start. No 17, dobra. Zajebiście. No i przyszedł czas na minutę dla szósteczki. Dobra, 54. Koniec. Kurde. Nie mów chłopakom, ile zrobiłyśmy, dobra? No nie, no wiadomo, wiadomo. Chyba jesteś w stanie im powiedzieć, no nie przejmujcie się, coś w ten deseń? Nie, no nie będę wam pomagać, muszę być bezpieczny. No proszę. Słuchajcie, ja tak patrząc na ósemkę i trójkę od nich, to mi się wydaje, że oni tak zrobią 10 max razem łącznie. Więc chyba nie będzie wyzwania, wiecie. No to teraz czas na waszą konkurencję, a wasza pierwsza konkurencja to są pompki. Spodziewalibyście się, że będzie łatwo, ale może być trudno. Bo osoby do robienia tych pompek wybierały dziewczyny. No, tak się spodziewaliśmy. Tak, no. I u was wybrały dwie osoby, to jest trójkę i ósemkę. Ale my się spodziewał! Bezu, musisz wykierować, wiesz o tym. Chłopaki walczą o możliwość grania dalej, tak naprawdę. Jak coś, to wiadomo, kto odpadnie, nie? 3, 4, start. What the fuck is that? Ej, nie, no takich to... Jakich tak? Poczekaj. Biodra tylko ruszasz, a nie ramiona. Chłopie, bo pół będę to liczyć. Tak w przyspieszeniu wyglądała minuta trójki. Dobra, koniec. Słuchajcie, jest ciężko. Takie, w których kolana były przy ziemi, tylko biodrami ruszał Saga, nie zaliczyłem w ogóle. A większość, które robił, zaliczyłem po prostu jako pół. Oho. I można z tego naliczyć 8 pompek. No niech będzie zawsze coś, no. Teraz los chłopaków spoczywał w rękach ósemki. Za sportową Polskę, Bezu. Jeden, dwa, trzy.
3. 3, 6, 3, 7, 3, 8. Nie da rady, 3, 8 cały czas jest. Zmień pozycję rąk, robisz. Dobra, 38 chyba. Ja się spodziewałem, że Bezu, ty też jesteś mało atletyczny. A tutaj jednak, zaskoczenie. Dwa miesiące siłki opłacają się. Przyszedł czas na sprawdzenie finalnych wyników. 38 było od Beza i 8 od 46. I jak myślicie, wystarczy to, żeby pokonać dziewczynę? Oczywiście. No chyba, że połówki no. Robiły. Robiły pełne i zrobiły 54. Nie uwierzę, że pełne robiły i zrobiły 54. Nie uwierzę, nie masz szans, nie uwierzę. Niestety, przegrywacie własną konkurencję i musicie pozbyć się dwóch graczy. Kto to będzie? Dobrze, kogo ja biorę ze sobą? Musimy razem. No, ale Beza zostawiamy. Czek, Bezu się postarał bardzo. Ale skoro już i tak nie możemy się zdecydować, wyjdźmy dwie losowe osoby. Słuchajcie, nie tracimy czasu, pokażcie na paluszkach albo na kartkach, kogo chcecie wywalić. No. Dziękuję bardzo. Żegnamy się w takim razie z trójeczką. No i teraz czas na drugie głosowanie. Zastanówcie się, czy chcecie, żeby to był Bezu, czy może ktoś, kto nie wykonywał jeszcze żadnych konkurencji. Ja daję na siebie, jak coś. Ale nie, tak szczerze mówiąc, nie ma innej opcji, żeby ja nie został wyjebany, bo w sumie nikt inny nie robił tego. No bo nie mamy jak inaczej kogoś wygłosować, bo nic nie zrobił nikt inny. Słuchajcie, bo musi wam zależeć też na wygranej trochę, nie? Dobra, panowie, kto ma najgorszy mikrofon? No nie wiem, no najlepsze to nie będą te słuchawki odstawione. Chłopaki przystąpili do głosowania i jego wyniki były niespodziewane. LOL, naprawdę? No dobra. Słuchajcie, jest przewaga. 7. Niestety, masz za słaby mikrofon. Ale było miło. Poszedłem do dziewczyn, żeby przekazać im wieści o wygranej. Słuchajcie, a teraz czas na waszą konkurencję, czyli liczenie. W tej rundzie będziecie liczyć od 1 do 100 na czas, ale liczby będzie wymieniać po kolei. Czyli najpierw 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. O cholera. Jeżeli ktoś się pomyli, zaczynamy od zera. Drużyna, która zrobi to szybciej, wygra. Pamiętajcie, że jest lekkie opóźnienie. Jak tylko słyszycie, że ktoś kończy mówić swoją cyfrę, od razu mówicie. Możemy takie zrobić coś, że każdy sobie te cyferki wypisze, które ma mówić po kolei. Geniusz! Żebyśmy nie myśleli, jaka jest kolejna, że po prostu, że będziemy mówić w kolei i na przykład usuwać tamto, co powiedzieliśmy. Nie? Dobra, to jesteście gotowi? Tak. 3, 4, start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. I tak oto obie grupy sobie liczyły, aż wydarzyło się to. 31, 32, 32, 34. Od zera! Przepraszam. 1, 2, 3. Dziewczyny zbliżały się już do 50. 47, 48, 49. A faceci ledwo przekroczyli 10. 11, 12, 13. Ale wkrótce również dziewczyny miały popełnić błąd. 41, 62, 63. 64. Ej, przepraszam, od zera. Nie, I'm sorry. Przepraszam. Go! 1, 2, 3. Słuchajcie, trochę to trwało, także może przewinimy do samego końca. 98. 99. To. O, mamy to. I'm sorry, dziewczyny. No liczę, żeby one się pojechały też. Ja myślałem, że jest do 200 i tak czekałem, aż dalej powiecie. Słuchajcie, mam wasz czas. 3,49 wyszło finalnie. No niefortunna pomyłka, ale powiem wam, że faceci też się rozpomylili. Oni się pomylili wcześniej troszkę i ich czas finalny to 2,25. Dziewczyny przegrały tę konkurencję, także muszą pozbyć się dwóch graczy. Szkoda mi sytuacji, ale idąc zasadą Eris, no to głosowałabym na Charlotte. Szkoda. Ja wiem, że zazbałam. Ja po prostu głosuję na siebie. No widzę, że jesteście w miarę jednomyślne, także żegnamy się z jedyneczką. Wygrajcie z nimi. Dobra, buziaki. Buziaki. Pamiętajcie, że macie jeszcze jedną osobę do wyrzucenia, nie? Dwie muszą odpaść. Zostawiłabym Julę z racji tego, że Julka jest dobrym mobilizatorem i dobrym organizatorem tutaj wszystkiego. Szósteczka też powinna być safe, bo bardzo dobrą robotę zrobiła nam poprzedniej. No i teraz drugie głosowanie. Pomyślcie, kto jest tą drugą osobą, z którą się powinniście pożegnać. Kto jest najsłabszym ogniwem? Słuchajcie, zdecydowałyście, że pożegnamy się też z trójką. Głoszę innym razem. A teraz przed nami test wiedzy. Na pytania będziemy odpowiadać indywidualnie, także każdy będzie mógł się wykazać. Jeśli któryś z graczy odpowie błędnie na dwa pytania, odpada. Odpada? Na stałe. Wypad z gry. Każda drużyna dostanie po 10 pytań, 5 z własnej kategorii i 5 z kategorii przeciwników. Dziewczyny wybrały kategorię kolory. O kur... A faceci... Piłka nożna. Okej, okay, czyli każda z nas ma po jednym pytaniu z każdej kategorii. Z racji, że faceci mają 6 graczy, pozwoliłem im dać immunitet jednej osobie. Ta osoba nie będzie odpowiadać na pytania i nie może odpaść. Proponuję Urgota, a tutaj w piłce się wyłoży. O, zgadzam się. No, mi pasuje. Dobra, czyli 9 ma immunitet, tak? Tak jest. Zaczynam od 1. Pierwsze pytanie do ciebie to, raczej proste, co to jest spalony? No, jak napastnik jest jakby za linią obrońców.
Coś jeszcze? Że jakby przed piłką. I coś jeszcze? Dobra, nie mogę tego zaliczyć, niestety dostajesz X-a. W momencie podania. Tak, dokładnie, o to chodziło. No spalony to jest wtedy, gdy... Gdy dotkną ręką? Niestety nie. Przechodzimy do czwóreczki. W którym roku Robert Lewandowski rozpoczął grę w FC Barcelonie? 2000. To na pewno. Nie, o 23. 22, niestety. Nigdy nie rozpoczął gry w FC Barcelonie. W 2022. Pierwszy X. Piątko, pytanie do ciebie. To jest moim zdaniem trudne. W którym roku reprezentacja Polski zdobyła trzecie miejsce na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej? 1996. Ja bym powiedział, że jakieś 2018? Oj nie, 1974. Trzeci X. Oj, chłopaki. Oj, no, teraz czwarty się obawiam. Dobra, szósteczka. Kto otrzymał złotą piłkę w 2023 roku? Dobra, to o tym gadaliśmy. No, Messi. Tak jest, zgadza się. Dobrze. Jest, jeden bezpieczny, jeden bezpieczny. Messi? Tak, zgadza się. Ósemka. W jakim kraju były organizowane Mistrzostwa Świata w piłce nożnej w 2010 roku? W 2010? Pomyśl, ile miałeś lat, co robiłeś, może cię coś skojarzy. Nie, 2010 nie będę wiedział. Ale nie, strzelę w Brazylii. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Ja wtedy miałam 6 lat. Bo w Brazylii, nie wiem. Prawidłowa odpowiedź to RPA. Po jednym błędzie na swoim koncie mieli 1, 4, 5 i 8 z drużyny chłopaków oraz 2, 4, 6 i 8 z drużyny dziewczyn. Jeżeli ktokolwiek z nich pomyli się jeszcze raz, odpada. Teraz będą pytania o kolory, także dwójka. Pierwsze pytanie dla ciebie. Jaki kolor reprezentuje kod HEX? Hashtag FFFFFF. Same F-ki. Ja cię kręcę, czekaj. FFFF. I bez googlowania, proszę. Wiesz, co to jest kod HEX, nie? No tak, wiem, co to jest kod, nie wiem, czarny? Niestety nie, jest to kolor biały. Ja cię chycę. Dwójeczko, musimy się pożegnać. Pa. Trzymaj się. Teraz zobaczmy, jak z tym samym pytaniem poradzą sobie faceci. FFFFFF, tak? Same F-y, no. Biały. Tak jest! Trafiony! Dobrze, brat ugotował! Czwóreczka, pytanie do ciebie. Opisz kolor indygo. Indygo jest kolorem trochę podobnym do granatowego, wchodzący w trochę bardziej nasycony niebieski, ale nadal ciemny. Dobrze, ciemno-niebieski zaliczam, okej. Okay. Próbując odpowiedzieć na to pytanie, drużyna chłopaków posunęła się do nielegalnego zagrania. Opisz kolor indygo. Mati umarł w środku. To nie jest czerwony, tylko jak masz samochód taki... Nie no, indygo to był taki odcień niebieskiego. Taki ciemny niebieski to był indygo, żartuję sobie. Ej chłopaki, bo to bez sensu jak tak się bawimy, nie? No nie, naprawdę nie. Arkoan, ty jesteś bezpieczny, także ja ci nie zadam pytania. Zostawię go, żeby Mati mógł odpowiedzieć na drugie. Co? Za karę, za czytowanie. Ej, ale no nie było czytowane, to było. Na pewno, Dobra, szósteczka. Jaki kolor otrzymamy z połączenia żółtego i niebieskiego? Zielony. Tak, zgadza się. Nie. Zielone, zielone. Dobra, zgadza się. Siódemeczka. Co to jest Vanta Black? Nie wiem, jakiś taki ciemny, szaro-ciemny. Niestety nie. To będę zgadywał. Vanta Black to jest ten kolor, który widzimy, kiedy zamykamy oczy i on jest taki czarny, tylko wiesz. To jest taka najczarniejsza na świecie substancja. Także niestety musimy się pożegnać z ósemeczką. Nie. Czekaj. Ajajaj, te kolorki. No dobra, i ósemka, ostatnie pytanie o kolorach. Który z tych kolorów to błękit paryski? No i Mati, przed tobą drugie pytanie. Trzecie w sumie na dobrą sprawę. Słuchajcie, nie pokazujcie nic na tych kamerkach, bardzo proszę serdecznie. Który z tych kolorów to jest błękit paryski? Jestem na reklamie teoretycznie i spróbuję strzelać. Błękit paryski, w początku chciałem w jedynkę, ale nie no, to trójka musi być, jakby... Czyli stawiasz na trzy? Tak. Dobra. Słuchaj, niestety jest to dwójka. Dwójka? Ty wybrałeś błękit pruski. Nie łatwo się pomylić. No, przecież. No to słuchaj, ósemeczko, drugi X i też niestety musimy się z tobą pożegnać. Przed kolejną rundą w drużynie facetów zostały 4 osoby, a w drużynie dziewczyn 3. O kurcze, ale czystki. A w tej rundzie przegrana spowoduje odpadnięcie 3 graczy. No to wszystko. Także jeśli dziewczyny nie wygrają, to koniec i faceci zgarniają 5 stów. Nasza kolejna konkurencja to zerowanie. Nie. Wszyscy gracze mają przygotowane napoje gazowane. Wszystkie są tej samej objętości, pół litra. Drużyna, która pierwsza wyzeruje swoje, wygrywa. Pijemy jedna naraz, także robimy taką małą sztafetę. Skończy czwórka, pije szóstka. Skończy szóstka, pije siódemka. Liczy się łączny czas całej drużyny. Także faceci mają troszkę trudniej, bo jest ich 4. No to co, Deku, zaczynamy? Tak. Dobra, to uwaga. 3, 4, start. Ale leci. Przerwa, będzie bek. Ej, lepiej na wdechu czy na wydechu? Jakbyś mieć większy wdech przed piciem, w sensie, że wiecie, że takie picie, to wtedy szybciej przepływa przez wyciąganie. Tak, to tak działa? O kurde. Lecisz, lecisz, sama, tam. Jak to le... Jak to przechyla. Już? Dobra, piątka. Tu jest kola.
Może być trudniej, szczerze mówiąc, z kolą. Ło, ulało się, ale to nic, dobra. To może na stojąco będzie lepiej chodziło. Na stojąco, myślisz? Dobra, git, szóstka pijesz. Mogę się teraz żygać? Ostatnie dwa łyki. Ciś, hopie, ciś. Dobra. Dobra. Jest, szósteczka. Ale będzie haft. O, dajesz szóstka, dajesz. Blisko. Dobra, lecisz, siódemka. Gotowe, let's go. Jakie dziwne to było. Pierwszy raz tak szybko wypijam. O Boże. Gotowe, dobra. Ja p***dolę. No i przyszedł czas na sprawdzenie czasów. Drużyna, która poradziła sobie gorzej, straci trzech graczy. Także jeśli będą to dziewczyny, to przegrają cały odcinek. Słuchajcie, była to wasza konkurencja. I spodziewałem się, że skoro sami ją zaproponowaliście, to będziecie w nią dobrzy. Chłopaki mieli jedną osobę więcej do napojenia, a ich wynik był bardzo zbliżony do waszego. Wasz wynik 1,49, natomiast ich... 1,42. Gratulacje! Dziewczyny odpadły, wszystkie, także 1, 5, 6, 9, wygrywacie po 125 zł. Dominacja genetyczna. Jeśli podobał ci się ten film, to musisz obejrzeć ten, w którym szóstka dzieci walczy z szóstką dorosłych.